Cześć, nazywam się Diana i należę do zespołu Feynmanków. Na co dzień pracuję jako fizyk na uniwersytecie, ale od czasu do czasu pomagam też naukowcom z Wydziału Zoologii, którzy zajmują się ptakami. Pomagam im w pracy w terenie jako obrączkarz, czyli osoba, która ma specjalną licencję, która pozwala nam zajmować się ptakami. Ta stacja zajmuje się głównie sikorkami. Ale czasami mamy specjalnego gościa, jak na przykład tego pana. Ptaki, takie jak sikorki, mają trzy pazury z przodu i jeden pazur z tyłu. I pozwalają to chwycić się gałęzi. Natomiast dzięcioły mają symetrycznie rozłożone nogi. Gdzie mają dwa pazury z przodu i dwa pazury z tyłu. Mają niezwykle mocny ogon, jest bardzo twardy. Tego, że nie widać w porównaniu, ale te pióra są bardzo wytrzymałe. Tymi piórami dzięcioł będzie się zapierał o drzewo, to pomaga mu utrzymać stabilną pozycję. Kolejnym przystosowaniem jest to, że ich dzioby muszą być niezwykle, niezwykle mocne, żeby się nie zużywały od bębnienia w drzewo. Może nie mogę tego za bardzo pokazać na dzięciole, ale widzicie to bardzo dobrze po mojej ręce, która jest cała podrapana i podziurawiona przez dziób dzięcioła. Taki dziób, który tak bije w drzewo z bardzo dużą prędkością, jest trochę tak, jakbyście, wreszcie, że zamiast nosa macie wiertarkę. Jest wiele rzeczy, które mogą pójść źle. Szczególnie latające wokół odłamki drewna mogłyby uszkodzić na przykład nozdrza w dzięcioła, które są tutaj na samym w tym miejscu. Nie widzimy ich, dlatego że są zasłonięte tymi drobnymi włoskami. Te drobne włoski chronią nozdrze dzięcioła przed. Jedna z takich najciekawszych rzeczy, które moich ulubionych cech dzięcioła, które zostawiłam wam na koniec, jest to, jak wygląda jego język. Nie wiem, czy dobrze widać. Ich język jest obły, zakończony takim drobnym. O, pięknie. Zakończony taką dziwną, małą piłą. To dlatego, że sposób, w jaki one się odżywiają, to wysuwają ten długi język i tym językiem próbują wybrać ze środka drzewa, owady albo taki lepki sok. Ta mała piła pozwala, gdy język wraca do ich dzioba, zabrać ze sobą różne owady. Widzicie go tutaj, ale żeby oczywiście dostać się do drzewa, musi się wysunąć. I niektóre dzięcioły, wszystkie dzięcioły mają specjalny mechanizm, który pozwala im wysuwać ten język. Wydaje mi się, że to wszystko, co chciałabym wam powiedzieć. Dzięcioły są zupełnie niesamowite, mają bardzo dużo innych niesamowitych cech, o których możecie sobie poczytać. Ja chyba pozwolę już temu młodemu panu lecieć, bo jest wyraźnie niezadowolony. Z tego, że jeszcze uda mi się go pokazać wam ładnie. To jest nasz dzięcioł. O no nie, nie, nie. Nie dziób mojego palca. Tak wygląda. Pozwolimy mu już polecieć, zanim mnie zupełnie zniszczy. Dziękuję wam za uwagę i mam nadzieję, że nauczyliście się czegoś o dzięciołach. Do zobaczenia.